Ratownicy wiozą kobietę, która zasłabła w swoim mieszkaniu. Nie oddycha. W drodze do szpitala jej serce przestaje bić. Konieczna jest reanimacja. W karecie zatrzymała się oddechowo i krążeniowo. Musieliśmy defibrylować. Rozumiem, no oj, mówię, szybko. Daj, dobra. Ta młoda kobieta, o co chodzi? Co się dzieje? Oby już ustalili, co jej naprawdę jest. Na oddział dociera kobieta z rowerzystą, którego potrąciła samochodem. Mimo że chłopak się buntuje, sprawczyni wypadku domaga się przebadania swojej ofiary. Nie, męcząca jest ta baba, jak nie wiem co, dość żeby mnie wjechała, to jeszcze targa mnie po tych szpitalach. Lekarze nie mogą ustalić przyczyny ciężkiego stanu pacjentki, która była reanimowana. Kobieta się dusi. Mnóstwo małych zatorów w płucach. Niedobrze. Co się dzieje? Pacjentowi zaczyna pękać aorta. Lekarze walczą o jego życie. Jeżeli jest rozwarstwienie, syn natychmiast będzie musiał być operowany. O Boże! Panowie, proszę, proszę, chodźcie tutaj, szybciutko, szybko, szybko. Ekipa karetki pogotowia przyjeżdża do mieszkania 43-letniej kobiety, która nagle zasłabła. Pomoc wezwał jej przerażony partner. Coś panią boli? Usłyszałem huk. Przyleciałem tutaj, patrzę, leży, ledwo dyszy, nie może nic powiedzieć. Nie chciałem jej w ogóle ruszać, bo bałem się, żebym coś nie uszkodził. Czy żona na coś choruje, bierze jakieś leki? Nie, nie wiem. Znamy się dopiero od roku. W tym czasie tylko wziewki na astmę, jak miała duszności. Ciśnienie niskie, skurczowe, nadal powyżej 100. Zwiększona ilość oddechów na minutę, ponad 30. Kochanie, kochanie. Głowa do góry. Obustronne świsty i furczenia nad polami płucnymi. Kobieta jest półprzytomna i nie ma z nią kontaktu. Ma duże problemy z oddychaniem. Ratownicy podają jej tlen przez maskę, by się nie udusiła. Pacjentka musi jak najszybciej trafić do szpitala. To może być zaostrzenie objawów astmy oskrzelowej. Może pan tam przyjechać? Lekarze będą chcieli zrobić dokładny wywiad. Dobrze, dobrze, przyjadę. Skontaktuję się z jej synem. Może on coś będzie wiedział, czy na coś chorowała. Skarbie, trzymaj się. Raz, dwa, trzy. Panowie, może coś tu pomóc? Nie, damy sobie radę. Podpinamy panią. Panie, będzie dobrze. Karetka wiezie chorą na oddział ratunkowy. Ekipa pogotowia próbuje nie dopuścić, by pacjentka się udusiła. Jeszcze świszcza, ale już trochę jej przeszło. Podaj hydrokortyzon dożylnie. Może jakaś infekcja zaostrzyła objawy astmy. Ratownicy nie wiedzą, co spowodowało problemy z oddychaniem u pacjentki. Kobieta chorowała w dzieciństwie na astmę, więc zakładają, że może to być ostry atak tej choroby i podają jej leki, które mają złagodzić duszności. Nagle pacjentka przestaje oddychać. Nie oddycha. Podaj jej adrenalinę dożylnie. Będę defibrylował. Po chwili serce pacjentki przestaje bić. Kobieta może w każdej chwili umrzeć. Ratownicy przystępują do reanimacji. Strzelam. Teraz liczy się każda sekunda. Jeśli w ciągu 4 minut nie uda się przywrócić akcji serca, nastąpi śmierć mózgu. Wtedy nie da się już nic zrobić. Ratownicy walczą z czasem o życie pacjentki. Dobra, wróciła akcja serca. Wentyluj. Trzeba ją zaintubować. Na szczęście udało się ją uratować. Po kilku minutach reanimacji serce kobiety zaczęło znowu bić. Cholera, wentyluj. Czekaj, spróbuję jeszcze raz. Karetka musi jak najszybciej dotrzeć z chorą do szpitala. Dlatego ratownicy wykonują czynności ratujące życie kobiety podczas jazdy. Ambulans nie może się zatrzymać, bo jakakolwiek zwłoka może oznaczać śmierć pacjentki. Udało się. No, ciśnienie mamy 120 na 70, saturacja powoli wraca. Daleko jeszcze?
Pospiesz się, w każdej chwili możesz się zatrzymać. Już prawie nie świszczy. Diabli wiedzą, co jej jest. Ratownicy z nieprzytomną pacjentką dotarli już do szpitala. Ekipa ratunkowa zdaje raport dr Annie Nowickiej z wydarzeń w karetce. Przepraszam, z drogi, proszę się odsunąć. Co się dzieje? Szmery i furczenie nad płucami, podaliśmy leki rozszerzające o skrzyla i sterydy. Świsty ustąpiły, ale stan nadal ciężki. W karetce zatrzymała się oddechowo i krążeniowo, musieliśmy defibrylować. Rozumiem, no ją wziął szybko. Proszę pobrać krew do badania, potem szybko EKG. Dobrze. Musimy sprawdzić, czy to nie zawał serca. Ze względu na ciężki stan zdrowia pacjentka trafia od razu na salę intensywnej terapii. Kobieta 10 lat temu straciła męża. Od tego czasu samotnie wychowywała jedynego syna. Rok temu poznała mężczyznę, w którym bardzo się zakochała i wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych. Ciśnienie spada, dopamina w pompiela. Już dobrze. Szybko. Nagle stan pacjentki znowu się pogarsza. Doktor Anna nie zna przyczyny gwałtownego spadku ciśnienia. Pielęgniarka podaje lek, który zahamuje ten spadek. Inaczej kobieta może umrzeć. Na szczęście po chwili od podania leku ciśnienie zaczyna rosnąć. Rośnie, dobrze. Pani doktor? Tak? Przyjechał partner pacjentki, nie wpuszczać? Nie, teraz nie, ale niech poczeka, chcę z nim porozmawiać na korytarzu. Dobrze. Daj, dobra. Młoda kobieta, o co chodzi? Co się dzieje? Jest? Doktor Anna Nowicka chce się dowiedzieć, czy pacjentka wcześniej się na coś leczyła. Postanawia porozmawiać z partnerem kobiety. Mężczyzna ciężko przeżywa nagłą chorobę ukochanej kobiety. Przepraszam, ja szukam partnera Grażyny Jarosz, tej pacjentki znajomej. Tak, to właśnie ten pan. To pan, tak? Tak. To dobrze. Możemy usiąść? Proszę. Co jest, pani doktor? Wiecie już coś? Niestety jej stan jest bardzo poważny i ciągle jest zagrożenie życia. O matko. W każdej chwili można umrzeć? No wie pan, staramy się robić wszystko, żeby tak się nie stało oczywiście. Ja mam do pana jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy pana partnerka wcześniej chorowała na coś? Może jakieś leki bierze? Nie wiem. Jesteśmy dopiero ze sobą od roku. W tym czasie na nic się nie leczyła. Dzwoniłem już do jej syna. Powinien w każdej chwili przyjść. Dobrze, wie pan co, to ja poczekam w pokoju lekarzy. Dobrze. Proszę mnie powiadomić, jak dotrze. O, właśnie przyszedł, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się stało? Gdzie jest mama? Ona zasłabła. Jest w bardzo ciężkim stanie. Jak to jest w ciężkim stanie? Co jej jest? Nie wiemy, na razie to ustalamy. Słuchaj, ale ty możesz nam pomóc. Powiedz, mama się wcześniej na coś leczyła, choruje na coś? Nie, no nie przypominam sobie. Nigdy jej nic nie było. A mogę ją zobaczyć? Ona teraz jest na sali intensywnej terapii. A gdzie to jest? No dobrze, ale tylko przez szybę. Pokażę panom, proszę. Proszę za mną. W szpitalu pojawił się dorosły syn pacjentki z pierwszego małżeństwa. Chłopak nie może się pogodzić z tym, że kobieta na tak długo wyjechała bez niego za ocean. Jest zazdrosny o nowego partnera, bo zawsze miał matkę tylko dla siebie. Nie rozumie, że kobieta spotkała miłość, na którą długo czekała i jest z mężczyzną bardzo szczęśliwa. Ale tutaj nie można wchodzić. Nie, bardzo panią proszę. Niestety nie, tylko przez szybę. Przestań się tak mazgaić. Ileż ty masz lat? Co za różnica, żal mi jej po prostu. Teraz ci jest żal? W Stanach czuła się świetnie. Gdyby nie te wieczne twoje wydzwanianie, nie musielibyśmy tu przyjeżdżać. Może by jej się nic nie stało. Trzeba było jej tam w ogóle nie wywozić. Tutaj też czuła się dobrze. Chłopie, weź się w garść, bo jak Boga kocham, nie wytrzymam. I... Mężczyzna ma pretensje do syna partnerki. Uważa, że chociaż chłopak ma 22 lata, to jest ciężarem dla swojej matki. Kocham Grażynę, ale widać, że była samotną matką. Jej syn to kompletna niezdara. Ma 22 lata i nie potrafi sobie herbaty zrobić. Pół roku temu wyjechaliśmy do Stanów, do mojego brata. Ciągle wydzwaniał. Opowiadał, że jest załamany, że ma depresję, że nie potrafi sobie nic robić sam. Mamusia załatwiała za niego wszystkie problemy. W końcu Grażyna stwierdziła, że musi tu przyjechać. Zobaczyć, co się dzieje. Myślałem, że mama przyleci ze Stanów sama. Dlaczego ten baran tutaj z nią przyjechał? Nie rozumiem.
Wczoraj rozmawialiśmy, była zadowolona, szczęśliwa, że się zobaczymy. A teraz leży tutaj taka sama, biedna, podpięta do tego wszystkiego. Nawet nie mogę jej przytulić. Chodź, no chodź, proszę cię. Ja już ci mówiłam, lekarz musi cię zbadać. Tymczasem kobieta przyprowadza do szpitala 18-latka, którego pół godziny wcześniej potrąciła samochodem. Chłopak uważa, że nic mu nie jest i najchętniej wróciłby do domu. Lekarz musi sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z tobą. Przecież mówię, że nic mi nie jest. Dobra, chciałabym, żeby ktoś zbadał tego chłopaka. Potrąciłam go samochodem. Spadł z roweru. Ale coś go boli? Ma trochę stłuczeń, zadrapań, ale boję się, że może mieć jakieś obrażenia wewnętrzne. No jakie obrażenia wewnętrzne? Nic mi nie jest przecież. Idę do domu. Czekaj, bardzo proszę, może go ktoś zbadać. No niech mnie pani puści, bardzo no. Proszę. Kurde, co za co się tutaj dzieje? Jakie zamieszanie straszne. Potrąciłam go samochodem, spadł z roweru. Nie miał kasku. Bardzo proszę, błagam, może pan sprawdzić, czy nic mu się nie stało. Pokaż mu się. Nic mi nie jest. Poza tym z kumplem się mówiłem, no. Ja ocenię, czy nic nie jest dobrze. Jesteś nieźle poobijany. Jak to wyglądało? No normalnie. Jechałem rowerem, jak wyjechałem na ulicę, to coś we mnie walnęło. No i nic nie pamiętam, tylko że ta pani mnie klepała po twarzy i krzyczała, żebym się obudził. Stracił przytomność? Tak, na chwilkę. Przepraszam, to wszystko moja wina. Nie zauważyłam go, nie wiem, jak to się stało. Może zarejestrujesz się. Chcę zrobić ci kilka badań. Możesz mieć wstrząśnienie mózgu. No to chyba coś bym czuł przecież. No niekoniecznie, dopiero może później się poczujesz źle. Trzeba jeszcze wezwać policję. Jezu, policję, po co? Przecież zdrowy jestem całkowicie. Proszę cię. Jak uważasz? Jesteś dorosły. Proszę cię, zarejestrujemy cię. Potrącony chłopak prawdopodobnie jest w szoku, dlatego nie chce się zgodzić na żadne badania. Na szczęście doktor Eryk po obejrzeniu urazów przekonuje go, by się zarejestrował. Pacjent zostaje w szpitalu, ale jest wściekły, że traci czas. Kurde no! Umówiłem się z kumplem, że sobie pociupiemy w jakąś gierkę, a zamiast tego ja tutaj kibluję. Nie, męcząca jest ta baba, jak nie wiem co. Dość, że we mnie wjechała, to jeszcze targa mnie po tych szpitalach. No, kiedy mnie stąd wypuszczą? Jak ja dojadę w ogóle, jak rower jest cały skasowany? Pacjent ma tętniaka aorty. Mąż sprawczyni wypadku namawia ją do ucieczki i uniknięcia odpowiedzialności. Ale widzisz, co narobiłaś? Jeszcze szczerze kopię w kalendarz i będzie z tego problem. Przestań tak mówić. Wychodzimy, chodź. Jeżeli jest rozwarstwienie, syn natychmiast będzie musiał być operowany. Życie pacjenta jest zagrożone. Pani na tomograf, szybko. Lekarze podejrzewają u kobiety śmiertelną chorobę płuc. Mam nadzieję, że w tym wypadku nie jest jeszcze za późno. Tomografia potwierdza zatorowość płucną. Lekarze walczą o życie pacjentki. Mnóstwo małych zatorów w płucach. Niedobrze. To przez ciebie mama trafiła do szpitala. Partner i syn pacjentki obwiniają się nawzajem o spowodowanie choroby kobiety. Kobieta zasłabła w swoim mieszkaniu. W drodze do szpitala przestaje oddychać i traci przytomność. Jej życie wisi na włosku. Nie wiadomo, co spowodowało nagłą zapaść. Nieprzytomna pacjentka trafia na intensywną terapię. Oby już ustalili, co jej naprawdę jest. W szpitalu pojawiają się partner pacjentki i jej syn. Ona za słabo. Jest w bardzo ciężkim stanie. Wczoraj rozmawialiśmy, była zadowolona, szczęśliwa, że się zobaczymy. Teraz leży tutaj taka sama, biedna. Do szpitala trafia potrącony przez samochód rowerzysta. Mimo że chłopak protestuje, kobieta, która spowodowała wypadek, upiera się, by go zbadano. Nie, męcząca jest ta baba, jak nie wiem co. Dość, że we mnie wjechała, to jeszcze targa mnie po tych szpitalach. Doktor Eryk Weiman bada potrąconego rowerzystę. Chłopak jest coraz bardziej wściekły. Zamiast siedzieć w szpitalu, wolałby grać z kolegą na komputerze. Tutaj cię boli? Nie. Otwórz lekko i poruszaj w lewo, w prawo. No ile razy mam powtarzać, że nic mi całkowicie nie jest? Wymiotować się nie chce, nie masz nudności? Nie, nic. Tylko czasem mnie głowa boli, ale to normalka jest. Aha. Jak często? Nie wiem, z kilka razy w tygodniu. Ale byłem z tym u lekarza, no mówił, że migrena to jest jakaś... Okay. Przypisem dobra, teraz nic nie mów, słucham cię. Dobra. Długo to będzie trwało? Poświęcie, żebyś nic nie mówił. Jeszcze sprawdzę ci oczy. Popatrz tutaj. I drugie. Źrenice masz okrągłe, równe, prawidłowa reakcja na światło. Właściwie nie widzę nic podejrzanego, no oprócz tych bóli. A przecież mówię, że to migrena, to w sumie mogę chyba iść na chatę, nie? Nie, zrobimy ci w razie czego jeszcze tomografię głowy, rentgen klatki piersiowej i kręgosłupa szyjnego. Przecież ja mówię, co ja czas... Co się dzieje? Coś mi w głowie upnęło. No widzisz, czyli tomografia. Przygotuję pani pacjenta.
Dobrze. Co, jaka tomografia? Możesz mieć uszkodzony kręgosłup. A to nie są żarty. Doktor Eryk chce się upewnić, że pacjentowi nic nie dolega, dlatego kieruje go na szczegółowe badania. Tymczasem kobieta, która potrąciła 18-latka, wciąż martwi się, że chłopakowi stało się coś poważnego. Kłóci się ze swoim mężem, który uważa, że przesadza. Co ją tam zostawić? Przestań tak mówić. Proszę cię. Po co chcesz tu przyjechać? Muszę kończyć. Pa. Panie doktorze, coś mu się stało? No, nie wiem jeszcze dokładnie. Jedziemy na kilka badań. No i przez panią będę tutaj cały dzień siedział. Kalekę ze mnie zrobił. Naprawdę bardzo mi przykro. Nie mogłabym dzisiaj spać, gdybyś się nie zbadał. Okej, nic się nie stało. Może zadzwonię do twoich rodziców? No już dzwoniłem. Spokojnie. Niech się pani tak nie martwi. Już jest młody, wszystko z nim będzie dobrze. Zaczekam, aż pan skończy badania. Dobrze. Kobieta bardzo przeżywa to, że z jej winy chłopak trafił do szpitala. To już jej trzeci wypadek samochodowy, ale pierwszy, w którym ktoś ucierpiał. Tymczasem pacjentka dr Anny cały czas jest nieprzytomna i nie wiadomo, co jej dolega. Załamani syn i partner kobiety czekają na korytarzu. Mężczyzna jest zły na chłopaka o to, że udając chorego, ściągnął matkę do kraju. Chłopak z kolei uważa, że mężczyzna ukradł mu matkę, z którą czuje się bardzo związany. Przestań tak chodzić! Denerwujesz mnie! Usiądź na chwilę! Znowu zaczynasz? Dlaczego nikt nam nic nie mówi, co jest z mamą? Siadaj, Łukasz. Tak nie może być. Musimy porozmawiać. Musisz matce pozwolić swojej żyć. Co? O czym ty w ogóle mówisz do mnie? Człowieku! Powiedz mi, co ci się dzieje? Jak to, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Co ma się dziać? To dlaczego wydzwaniałeś do niej cały czas? O każdej porze dnia i nocy odbierała od ciebie telefony. I na koniec ta akcja z depresją. Jesteś chory? Ja? Nie mam żadnej depresji. Ale matka tak to odebrała. Szantażowałeś ją samobójstwem. Chcesz ją wykończyć, człowieku? Co? A o czym ty mówisz? Że nie mam żadnej depresji, nic mi nie jest. Wiesz co, ja nie będę z tobą rozmawiał. Idę się dowiedzieć, co jest z mamą. Siadaj. Jak będzie ktoś przechodził, to zaraz zapytamy. Poświęciła ci 20 lat. Byłeś tylko dla niej. Byłeś jej całym życiem. Chyba wystarczy. Dobra, skończyłeś już? Mogę już iść? Nie, nie skończyłem. Musisz zrozumieć, że ona też ma prawo do własnego życia. Przepraszam pani doktor, przepraszam panią. Tak? Wiadomo coś, co z moją mamą? Co się z nią dzieje? W zapisie EKG nie widać zawału, ale czekam jeszcze na wyniki badań. Jak tylko coś będę wiedziała, to zawiadomię panów. Dobrze, dziękuję. Dobrze? Co on sobie wyobraża? Pojawił się w naszym życiu rok temu. Przewrócił je całe do góry nogami. A teraz jeszcze będzie mnie pouczał. Palant jeden. Jak tylko mama się obudzi, to z nią porozmawiam. Może już wtedy nie wróci do tych stanów. Chciałbym z nią pogadać. Przytulić ją. Chociaż chwilę koło niej posiedzieć. Kilka minut później dr Anna przegląda wyniki badań krwi swojej pacjentki. Niestety nie dają one odpowiedzi, dlaczego kobieta jest w tak ciężkim stanie. Wygląda na to, że zawału nie było. Ale nie wiem, może jeszcze troponiny nie uwolniły się do krwi. Nie wiem. Zrób dla pewności jeszcze raz badania. Ulgę dimery. Ale już zleciłam. Słuchaj, pacjentka ma 43 lata, nie chorowała przewlekle. Nie mam pojęcia, co jej dolega. Przepraszam pani doktor. Mam taką wielką prośbę. Mógłbym na chwilę iść do mamy? Bardzo panią proszę. Ale słuchaj, twoja mama jest nieprzytomna, leży na oddziale intensywnej terapii. Tam nie można wchodzić, już ci mówiłam. No ja błagam panią, no. Nie widziałem mamy pół roku. Naprawdę, ten jej facet wywiózł ją do Stanów. On chce mi ją zabrać. Zabrać? A co ty? Przecież dorosły jesteś, prawda? No tak, ale nie mogą mieszkać tutaj, blisko mnie. Słuchaj, a kiedy dokładnie twoja mama wróciła z tych Stanów? Kiedy przyleciała? Wczoraj w nocy. Mieliśmy się dzisiaj spotkać, ale Janusz zadzwonił, że są w szpitalu i tutaj przyjechałem. Aha. Wiesz co? Chodź ze mną. Doktor Annę zastanawia informacja o wczorajszej podróży pacjentki z Ameryki. Przepraszam. Wczoraj w nocy przylecieli państwo ze Stanów, tak? Tak. Specjalnie dla Łukasza. To dlaczego pan mi o tym nie powiedział?
A to ważne? Nie wiedziałem. Może być ważne. Proszę mi powiedzieć, czy pacjentka chodziła po samolocie, ruszała się trochę? Głównie spała, trochę czytała. Siedziała. Siedziała. W takim razie to może być zatorowość płucna wywołana tym długim lotem. Co to znaczy? Co to jest? Długi brak ruchu powoduje, że w nogach tworzą się zakrzepy. Czasem te zakrzepy urywają się i płyną wraz z krwią do serca, potem do płuc. No, w każdym bądź razie to może być przyczyna tych duszności. Ale wiecie, co jej jest, tak? Wyleczcie to. Jeżeli badania potwierdzą moją diagnozę, to tak, ale proszę tu zaczekać. Pani na tomograf, szybko. Doktor Anna podejrzewa, że kobieta cierpi na chorobę płuc, którą spowodował brak ruchu w czasie długiej podróży samolotem. Proszę się pośpieszyć. Stan kobiety nadal jest ciężki. Doktor Nowicka musi jak najszybciej sprawdzić swoje podejrzenia. Dlatego pacjentka zostaje przewieziona na tomografię komputerową. Proszę się usunąć, zrobić miejsce. Ostrożnie. Mamo. Mamo. Musimy jechać, przepraszam. Mamo. Panowie muszą zaczekać. Tutaj, na prawo. I otworzę. Zatorowość. Oczywiście. Człowiek siedzi kilkanaście godzin w samolocie, niewiele się rusza i w nogach tworzą się zakrzepy. Potem te kawałki skrzepliny odrywają się i przedostają się z krwią do płuc. Niestety trudno jest to zdiagnozować, bo tak naprawdę objawy są bardzo podobne do wielu innych chorób. I dlatego większość chorych umiera przed postawieniem diagnozy. Ale mam nadzieję, że w tym wypadku nie jest jeszcze za późno. Proszę się pośpieszyć. Ja podejrzewałam zatorowość masywną. Tak. Nie mamy czasu, naprawdę. Dobrze, już spieszę się. Rozpoczyna się badanie tomograficzne pacjentki dr Anny. Sytuacja jest bardzo poważna. Jeśli potwierdzi się, że w płucach są zatory, grozi to śmiercią kobiety. Mnóstwo małych zatorów w płucach. Niedobrze. Nawet zatorowość masywna. Jedziemy na oddział intensywnej terapii. Podłączamy heparynę szybko, dobrze? I kontrola co 6 godzin. Tak jest. Tak jak przypuszczałam, cała masa drobnych zatorów w płucach. Mam nadzieję, że zdążymy ją uratować. Partner pacjentki i jej syn niecierpliwie czekają na wynik badania. Obwiniają się nawzajem o spowodowanie choroby kobiety. Mamo, mamuś, mamo. Pani doktor, co się dzieje? Jednak gdzie ją zabieracie? Potwierdziła się moja diagnoza. Pacjentka ma zatorowość płucną wywołaną brakiem ruchu podczas lotu samolotu. Czyli wiecie, co jej jest, tak? Wyjdzie z tego. Mam nadzieję, teraz będzie na sali intensywnej terapii. Przepraszam, i widzisz, co narobiłeś? To przez ciebie mama trafiła do szpitala. To przez ciebie jest w takim stanie. Ale to ty ją zaciągnąłeś do stanu. To twoja wina. Musisz mi ją oddać, Łukasz. Nie jesteś już dzieckiem. Mama nie będzie cię niańczyła do końca życia. Czas dorosnąć, chłopie. Rozumiesz? Daj mi spokój. Przysięgam, że jeśli mała tylko wyzdrowieje, to przestanę do niej dzwonić. Trochę spanikowałem, jak wyjechała do tych Stanów. Dzwoniłem. Obarczałem ją swoimi problemami. Groziłem, że coś sobie zrobię. Strasznie mi wstyd. Ale jak tylko wyzdrowieje, to przestanę. Naprawdę, tylko niech wyzdrowieje. Potrącony rowerzysta jest już po badaniu tomograficznym głowy, które nie wykazało nic niepokojącego. Kobieta, która spowodowała wypadek, obawia się jednak, że chłopakowi stało się coś poważnego. Do szpitala przyjeżdża jej mąż. Jest wściekły na żonę za to, że przywiozła nastolatka na oddział. Ty się popisałaś, kochanie. Nawet do kosmetyczki nie potrafisz dojechać, nie robiąc mi sceny. Proszę cię, nie rób scen. Ja robię sceny? A kto przywiózł tego małolata, który nie umie jeździć na rowerze? Ja? Wyjdźmy stąd. A teraz ci wstyd. Przestań. Jak się siada za kierownicę, to trzeba najpierw nauczyć się jeździć. Po co go tu przywiozłaś? Po cholerę go tu przywiozłaś? Bo go potrąciłam. No i co, stało mu się coś? Tak, był ranny i poobijany, cały w siniakach. Siniaki, wielkie rzeczy. Jeszcze zawiadomi policję i będziesz oskarżona o spowodowanie wypadku. Ale ja go naprawdę potrąciłam. Jak będzie jeszcze cwany, to zażąda odszkodowanie i będziesz musiała płacić. Co ja mówię, przecież ty nie pracujesz. Ja będę musiał płacić. Najważniejsze, żeby mu się nic nie stało. Jasne. O niego się martw. Idę z nim pogadać na temat odszkodowania, bo zażąda od nas nie wiadomo ile.
Proszę cię, zostaw go w spokoju, to miły chłopak. Miły, miły. Jak z nim załatwię, wracam tu, jedziemy do domu, a ty więcej za kierownicę nie wsiądziesz. Biedny chłopak. Nie dość, że jest ranny, musi przechodzić jakieś badania. To ten go będzie jeszcze męczył. To wszystko moja wina. Czemu ja go nie zauważyłam? Podobno moja żona cię potrąciła. Mąż kobiety chce przekupić rowerzysta, żeby nie zgłaszał wypadku na policję. To ile chcesz? Czego? Pieniędzy nie zgrywa, idioty. Dobrze wiem, że sam się przewróciłeś, żeby wyłudzić odszkodowanie. Człowieku, ja niczego od ciebie nie chcę. Słuchaj, dogadajmy się. Ja ci dam kasę na rower, a ty niczego nie zgłosisz. Przecież ja nie zamierzałem niczego zgłaszać, dobra? A tak? Jesteś cwaniaczek. Myślisz, że więcej dostaniesz odszkodowania, tak? Nie, weź w ogóle, idź stąd, człowieku, dobra? Proszę zostawić pacjenta w spokoju, dobrze? I proszę stąd wyjść. Już. Dobra. Proszę wyjść. Pogadamy później. A póki co rozważ moją propozycję. Proszę pana, coś mówię, tak? Wszystko w porządku? No jakiś cep, nie wiem. W tym czasie w pokoju lekarzy dr Eryk ogląda wyniki badań rowerzysty. Lekarz chce się upewnić, że chłopak jest zdrowy i może wyjść do domu. Wiesz co? Tak? Ja tutaj właściwie nie widzę żadnych nowych urazów. Nie wiem, wypuściłbym go. Tylko te bóle głowy mnie martwią. Anio? Tak? Pozwól na chwilę. Już idę. Zobacz tutaj. Aha. Widzisz to? Poszerzony cień aorty wstępującej. Słuchaj, a ile on ma lat? 18. Bez żadnych wad, wiesz, zero miażdżycy, nadciśnienia. Wszystko w porządku. Dziwne. Zrób jeszcze echo serca. Lekarze zauważają, że aorta chłopaka jest bardzo poszerzona. Może to świadczyć o poważnej chorobie, która nie jest związana z wypadkiem. Zleciłem rentgen klatki piersiowej, tak na wszelki wypadek. A tymczasem znalazłem cień aorty wstępującej. Możliwe, że będzie to tylko błąd w opisie, albo pacjent może mieć taką budowę. No ale teraz na pewno nie mogę puścić go do domu. Najpierw muszę się upewnić, co tak naprawdę mu dolega. Zdenerwowany mąż kobiety, która spowodowała wypadek, czeka na doktora Eryka. Koniecznie chce z nim porozmawiać, zanim lekarz zawiadomi policję. Panie doktorze, ja do pana. Tak? Pan doktor zajmuje się tym chłopakiem, którego potrącił samochód? Tak, właśnie idę do niego. Panie doktorze, ja jestem mężem tej kobiety, która rzekomo go potrąciła. Mnie się wydaje, że on się sam przewrócił, a cała sytuacja, wie pan doktor, ona jest taka głupiutka, zabrała go tutaj do szpitala. Generalnie myślę, że chodzi o odszkodowanie. Ja pana przepraszam, ale ja naprawdę muszę iść. Panie doktorze, chodzi mi o to, żeby złatwić to wszystko tak po cichu, bez udziału policji. Pan doktor wie, o co mi chodzi. Szona, chyba wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że pan właśnie proponuje mi łapówkę. Gdzie tam, panie doktorze? Chodzi o to, że pan doktor nie da cynku policji, a ja mam duże kontakty, znajomości, opłaci się to panu doktorowi. Doktorze, pacjent skarży się na silny ból w klatce piersiowej, szybko. Nie mam czasu na rozmowę z panem. Co się dzieje? Jezu, boli mnie. Bartek, gdzie? Stan zdrowia rowerzysty nagle się pogarsza. Chłopak odczuwa duży ból w klatce piersiowej. Mimo, że chłopak potwornie cierpi, lekarz nie może podać mu leków przeciwbólowych, dopóki nie znajdzie przyczyny bólu. Masz chyba powiększoną aortę. To znaczy, że nie wyjdziesz stąd tak szybko. Na pewno nie teraz. Przyspieszona akcja serca. Jeśli nie spada 70 na 40. Echo. Weronika, weź tą półkę. Bartek. Co się dzieje? Co jest? Doktorze! Co jest, Bartek? Doktorze! Nie teraz. Rodzice pacjenta przyjechali. Nie zamykaj oczu. Nie, synu, co się dzieje? Bartek! Proszę państwa, proszę wyjść. Proszę poczekać. Proszę zaczekać na korytarzu. Nie wiem, jak będę coś wiedział, wyjdę do państwa. Proszę poczekać na korytarzu. Bartek. Już? Tak, gotowy. Doktor Eryk podejrzewa, że źródłem bólu jest tętniak aorty. W tej chwili najpilniejsze jest potwierdzenie tej diagnozy, dlatego lekarz wykonuje badanie serca. Płyny podnoszące ciśnienie. Weronika, masz szybko. Podepnij. Czyli jednak tętniak? Zaraz się okaże. Chyba tak. Cholera. Tętniak aorty wstępującej. No nie wygląda to dobrze. No nie, no daty chyba z rozwarstwieniem. Na tomografię, szybko. W tempie.
podejrzenie doktora Weimana potwierdziło się. Chłopak ma tętniaka aorty. To znaczy, że główna tętnica jest bardzo poszerzona. Teraz trzeba jak najszybciej sprawdzić, czy jej stan zagraża życiu. Jeśli tak, to konieczna będzie natychmiastowa operacja. Rodzice chłopaka są pełni najgorszych przeczuć. Halo, halo, wiecie już coś? Co się dzieje? Bartek! Panie doktorze, co się dzieje? Jedziemy z synem na badanie tomograficzne. To niebezpieczne? Samo badanie nie, ale syn prawdopodobnie ma tętniaka aorty. A to niestety już jest niebezpieczne. I jeżeli nasze przypuszczenia się potwierdzą po badaniach, jeżeli jest rozwarstwienie, syn natychmiast będzie musiał być operowany. O Boże! Co mu się stało? Przecież wczoraj był zupełnie zdrowy. Czasami tylko skarżył się na ból głowy. A dzisiaj dowiaduje się, że ma jakiegoś tętniaka? Czy to wszystko przez ten wypadek? O matko! Tymczasem mąż kobiety, która potrąciła chłopaka, nadal zastanawia się, jak uniknąć odpowiedzialności. To wszystko przez ten wypadek. Nie widzisz, co narobiłaś? Jeszcze szczeniak kopnie w kalendarz i będzie z tego problem. Przestań tak mówić. Wychodzimy, chodź. Nie, nigdzie nie idę. Muszę porozmawiać z jego rodzicami. Powiedzieć im, że to moja wina. Z nikim nie będziesz rozmawiać, idziemy do samochodu. Nigdzie nie pójdę. Zostaję. Nie wkurzaj mnie, wychodzimy. Nie szarpnij mnie, nie. Powiedziałam, że zostaję. Okej, zostań sobie, jak chcesz, sama, c'est la vie. Kobieta nie rozumie egoistycznego zachowania męża i po raz pierwszy w życiu mu się przeciwstawia. Ma już dość upokorzeń z jego strony. Mam tego dosyć. Jak on mnie traktuje? Jak popychadło? Zostanę tutaj choćby nie wiem co. Muszę się dowiedzieć, jak ten chłopak się czuje. Dlaczego był w takim złym stanie? To wszystko przeze mnie. Teraz będzie operowany. Boże... Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Rodzice rowerzysty coraz bardziej boją się o życie jedynego syna. Kobieta, która go potrąciła, za wszelką cenę chce naprawić swój błąd. Dzień dobry. Przepraszam. Chciałam Państwu powiedzieć, że to ja potrąciłam Państwa syna samochodem. Słucham? Że co? Wyjechał nagle na ulicę. Nie zauważyłam go. Naprawdę nie wiem, jak to się stało. Bardzo mi przykro. Pani jest przykro, a wie pani, jak my się czujemy, co my przeżywamy teraz? Wiem, bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że on wyzdrowieje. Może mogłabym jakoś państwu pomóc. Dziękujemy bardzo, że nam pani pomogła. To przez panią nasz syn jest tak ciężko chory. Jak się nie umie jeździć, to się nie wsiada do samochodu. Proszę zostać tutaj, ja idę zadzwonić na policję. Niestety rodzice chłopca są zbyt zrozpaczeni, aby przyjąć przeprosiny. Obarczają kobietę całą winą za cierpienie ich syna. Proszę się nie ruszać. Zaczyna się badanie tomograficzne potrąconego rowerzysty. Pacjent nie odniósł poważniejszych obrażeń w wypadku, ale badania pokazują, że może mieć groźnego dla życia tętniaka aorty. Doktor Eryk musi sprawdzić, czy stan pacjenta wymaga natychmiastowej operacji. Nabierz dużo powietrza, zatrzymaj. Możesz oddychać. Moment. Cholera, tak jak myślałem. Ten tak się rozwarstwił. Ela, dzwoń szybko na kardiochirurgię i przygotowują salę operacyjną. Dobrze. Niestety pesymistyczny scenariusz się potwierdził. Chłopak ma tętniaka grożącego w każdej chwili wylewem, który może doprowadzić do śmierci. Pacjent musi być operowany. Nie wiadomo, czy przeżyje. Rozwarstwienie tętniaka aorty. Bartek miał go cały czas, natomiast do ujawnienia doszło teraz podczas wypadku. Nie wiem, jak długo chłopak by jeszcze pożył. Tętniak był tam od lat. Nie dawał żadnych objawów. Ale to wypadek spowodował, że tętniak się rozwarstwił, tak? Proszę pana, tak, ale równie dobrze każdy najmniejszy uraz mógł spowodować rozwarstwienie tego tętniaka. Bartek nosił sobie bombę z opóźnionym zapłonem. Panie doktorze, gdzie go teraz zabieracie? Co z nim będzie? Na oddział kardiochirurgii. Będzie operowany. Zrozpaczeni rodzice pacjenta mają pretensje do sprawczyni wypadku. Czy wybaczą kobiecie, która potrąciła ich syna?
karetce zatrzymała się oddechowo i krążeniowo. Musieliśmy defibrylować. Karetka przywozi do szpitala kobietę, która nie może samodzielnie oddychać. Badanie tomograficzne wykazuje, że pacjentka cierpi na zatorowość płucną. Dzięki szybko postawionej diagnozie prawdopodobnie uda się ją uratować. Mam nadzieję, że w tym wypadku nie jest jeszcze za późno. Kobieta przywozi do szpitala rowerzystę, którego potrąciła samochodem i upiera się, by go zbadano. Nie, męcząca jest ta baba, jak nie wiem co. Dość, żeby mnie wjechała, to jeszcze targa mnie po tych szpitalach. Co się dzieje? Chłopak dostaje ataku bólu. Lekarze wykrywają u niego tętniaka aorty. Rodzice pacjenta mają pretensje do kobiety, która go potrąciła. Tętniak się rozwarstwił. Ela, dzwoń szybko na kardiochirurgię i przygotowują salę operacyjną. Dobrze. Rodzice chłopaka coraz bardziej boją się operacji i związanych z nią komplikacji. Kilkanaście lat temu stracili już jedno dziecko i za nic nie chcą przechodzić tego ponownie. Co z Bartkiem, panie doktorze? Wiadomo, co mu jest? Tak, tak jak podejrzewałem. Rozwarstwienie tętniaka aorty. Bartek miał go cały czas, natomiast do ujawnienia doszło teraz podczas wypadku, no i do rozwarstwienia. Ale jak to możliwe? Wcześniej nie dawał żadnych objawów. Nie, wcale nie musiał. Na szczęście dzięki tej pani, która przywiozła Bartka i temu, że naciskała, żeby zrobić badania, nie doszło do tragedii. Ale to wypadek spowodował, że ten jak się rozwarstwił, tak? Proszę pana, tak, ale równie dobrze każdy najmniejszy uraz mógł spowodować rozwarstwienie tego tętniaka. Bartek nosił sobie bombę z opóźnionym zapłonem. Panie doktorze, gdzie go teraz zabieracie? Co z nim będzie? Na oddział kardiochirurgii. Będzie operowany. Rodzice potrąconego rowerzysty są w szoku. Okazuje się, że powinni być wdzięczni kobiecie, którą wcześniej obwiniali o chorobę syna. Dzięki temu, że przywiozła go do szpitala, lekarze wykryli u nastolatka groźnego tętniaka. To mogło się naprawdę źle skończyć, gdyby ta kobieta go tutaj nie przywiozła i nie nalegała, żebym go przebadał. Nie wiem, jak długo chłopak by jeszcze pożył. Tętniak był tam od lat i nie dawał żadnych objawów. Można by powiedzieć, że zdiagnozowaliśmy poważną chorobę tak naprawdę przy okazji. Chłopak miał dużo szczęścia w tym nieszczęściu. To jednak nie przez nią nasz syn jest taki chory. Niepotrzebnie tak na nią naskoczyłem. Rzeczywiście, przywiozła go tutaj. Siedzi razem z nami, czeka na jakieś informacje. Widzę, że martwi się o Bartka tak samo jak i my. Rodzice operowanego chłopca mają wyrzuty sumienia. Zrozumieli, że niesprawiedliwie osądzili kobietę, która przywiozła ich syna do szpitala. Przepraszam, że tak na panią naskoczyłem. Chyba trochę przesadziłem. Myślałem, że to przez ten wypadek nasz syn się tak rozchorował. Dziękuję, że go pani tutaj przywiozła. Dziękuję bardzo. Kobieta może odetchnąć z ulgą. Rodzice potrąconego rowerzysty docenili jej pomoc. Wszyscy z niepokojem czekają na wynik operacji nastolatka. Witaj, mamo. Kobieta z zatorowością płucną będzie musiała być pod opieką lekarzy do końca życia. W szpitalu odwiedzają ją syn i partner. Mężczyźni doszli do porozumienia. Obaj zrozumieli, że muszą o nią dbać, bo to najważniejsza kobieta w ich życiu. Syn obiecał się usamodzielnić i pogodził się z tym, że matka przeprowadza się do Stanów. Ku radości jej partnera nie stwierdzono przeciwwskazań do podróży samolotem. A już myślałam, że będzie po mnie. A przecież dopiero zaczynam nowe życie. Mam nadzieję, że ta historia z naszym przyjazdem, z moją chorobą na coś się przyda. Że Łukasz w końcu weźmie się w garść. W każdym razie obiecał mi, że zaraz po naszym wyjeździe zacznie się usamodzielniać, a na najbliższe wakacje przyleci do nas do Stanów. Łukasz to taki dobry i mądry chłopak. Na pewno sobie poradzi. Potrącony rowerzysta po udanej operacji i kilkudniowym leczeniu mógł opuścić szpital. Przed oddziałem czekała na niego miła niespodzianka. Sprawczyni wypadku podarowała mu w ramach przeprosin nowy rower. Cała sytuacja uświadomiła jej, że mąż jest złym człowiekiem. Kobieta postanowiła wystąpić o rozwód. W sumie spoko ta babka. Co prawda na początku byłem wnerwiony, no bo wjechała we mnie i przywiozła mnie do tego szpitala, no ale uratowała mi życie. No i jeszcze kupiła mi nowy rower. No ale całe szczęście, że już po wszystkim, bo jak ja nienawidzę tych szpitali. USG jamy brzusznej, morfologia i biochemia krwi, dobrze? Do szpitala trafia siedmiolatka z ostrą niewydolnością nerek. Rodzice nie mieli pieniędzy, żeby ją właściwie leczyć. W szpitalu nerki siedmiolatki przestają pracować.
Miała te ziołowe. Dawałeś jej? Dlaczego państwo nie liczyliście córki? Ja nie będę osobą, która mi tu zdycha na... Na planie filmowym traci przytomność aktor. Pogotowie zabiera go do szpitala. Mężczyzna ma krwotok wewnętrzny. Jednak chce jak najszybciej wrócić do pracy. Człowieku, kompletnie mu odbiło. Nic się ostatnio nie liczy poza tym cholernym serialem. Pomyśl tylko, 50 tysięcy miesięcznie. Tymczasem stan mężczyzny gwałtownie się pogarsza. Pacjent zaczyna wymiotować krwią. Jedziemy na blok. Skoro tak mi ufasz, to dlaczego zostawiłaś mnie z dziećmi? Ja nie miałam wyjścia. Bardzo mi przykro, ale prawdopodobnie potrzebny będzie przeszczep. Zatrzymanie akcji serca reanimuje mambo. Asystolia, rytm nie do defibrylacji. Szybko, adrenalina. Szybko. We'll be right back.